Wirus może być groźny, więc trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. Od osób przebywających w kwarantannie domowej i podejrzanych o zakażenie koronawirusem wymazy pobierają takie mobilne zespoły. Choć jak widać, medycy są w pełni wyposażeni w środki ochrony osobistej, to przed każdą taką wizytą czują pewien niepokój. Zawsze się będziemy obawiać, a praca nie jest trudna, bo po prostu jesteśmy zabezpieczeni, tak jak widać, i nie ma z tym problemu i wiedziemy, gdzie jedziemy i po co, tak? Trwa to niecałe 10 minut. Wchodzi się do pacjenta, pobiera się wymaz i się wychodzi. Na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Śląskim a Bytomskim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 mobilny zespół do pobierania wymazów wspierają 4 pielęgniarki z Bytomia. Jeżdżą pełniąc dyżury pod telefonem, jeżeli jest taka potrzeba. Dostają sygnał od koordynatora, karetka przyjeżdża po nie, no i jadą w teren na cały Śląsk. W Bytomiu już od marca funkcjonują 2 takie zespoły wyjazdowe do pobierania wymazów i szybkiej diagnostyki pod kątem obecności koronawirusa. Dzięki uruchomieniu dodatkowego zespołu transportu sanitarnego znacznie skrócił się czas oczekiwania na wynik badania. Teleporada czyli na te numerki... Teleporada. Tak, w czasie epidemii koronawirusa w całym kraju funkcjonuje podstawowa opieka zdrowotna. Przychodnie i poradnie w Bytomiu także ograniczyły swoją działalność. Poprzez teleporadę staramy się odseparować tych pacjentów, którzy mogą poczekać z wizytą osobistą w poradni, od tych, którzy niestety nie mogą poczekać i muszą zobaczyć się z lekarzem niezwłocznie. Tu, w przychodni lekarskiej Sząbierki, liczba porad lekarskich jest na takim samym poziomie jak jeszcze kilka tygodni temu, ale zdecydowanie dominują teraz teleporady. Podobnie jest w innych placówkach medycznych. Większość poradni specjalistycznych udostępniła numery telefonów, pod które należy najpierw zadzwonić, aby sprawdzić, czy lekarz udzieli nam wsparcia. Podczas teleporady możemy uzyskać nie tylko wsparcie specjalisty, ale uzyskać e-receptę, e-zlecenie i e-zwolnienie. To podstawowa forma na dzisiejszy czas. Dzisiejsze czasy wymagają też szczególnych środków ostrożności. Przede wszystkim w kontakcie z pacjentami. Dlatego miasto przekazało dla 3 szpitali i 22 przychodni lekarskich z Bytomia środki ochrony osobistej o wartości 300 tysięcy złotych. To blisko 40 tysięcy maseczek, ponad 3 tysiące ochraniaczy na obuwie, blisko 1,5 tysiąca rękawic, blisko 1000 fartuchów i 80 litrów płynu do dezynfekcji. Osobno, ale razem. To motto akcji zainicjowanej przez Urząd Miasta Bytom. Urzędnicy zaprosili mieszkańców, by nadsyłali swoje zdjęcia i podzielili się doświadczeniami z tego, jak sobie radzą z kwarantanną, czy jak wspierają się w trudnym czasie epidemii. Osobno, ale razem, dzięki internetowi jest to możliwe. Ciężki czas przyszedł, święta za pasem. Trzymajmy się. Moje motto, które wisi na balkonie, uśmiechnij się, będzie dobrze. Zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzę. I tak bytomianie osobno, ale razem zapozowali do wspólnego zdjęcia. Z nadesłanych zdjęć powstał kolaż, który zostanie umieszczony na bytomskich billboardach oraz oczywiście w sieci. Nadesłane zdjęcia przedstawiają bytomian i ich inicjatywy podejmowane, by pomóc innym. Stan epidemii, w jakim teraz jesteśmy, pokazał, jak duży jest strach, jak mocno można bać się o przyszłość swoją, swoich bliskich. Nie możemy się spotykać, nie możemy pielęgnować naszych przyjaźni, ale ten stan pokazał również, jak wielkie serca mają bytomianie, jaką potrzebę bycia razem. Chcemy, aby wszyscy to poczuli, aby wszyscy wiedzieli, że mimo, że fizycznie nie możemy być razem, możemy się wzajemnie wspierać, żeby przetrwać ten trudny czas izolacji. Pomysły mieszkańców Bytomia na czas epidemii są bardzo różne. Jedni spędzają czas z rodziną, a inni pracują zdalnie lub angażują się w akcje pomocy. Święcenie potraw wielkanocnych, udział w rezurekcji czy lany poniedziałek to główne tradycje wielkanocne, które przetrwały do dziś. Jednak podczas tegorocznych świąt ze wszystkich z nich trzeba będzie zrezygnować, przynajmniej w dotychczasowej formie. Takie główne znaczenie świąt to była jednak wizyta w kościele i to spędzanie świąt rodzinnie. Ale no, w dzisiejszych czasach możemy te jedne święta spędzić, powiedzmy, w mniejszym gronie rodzinnym.
szerszym gronie można się spotkać online. Podobnie jest tutaj, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu. Zachwyćmy się tym, że to pragnienie spowiedzi, które nosimy, już teraz nas przemienia, już teraz odpuszcza grzechy. Parafianie mogą uczestniczyć we wszystkich mszach i nabożeństwach, które były odprawiane do tej pory, także w czasie świąt, ale w internecie. Znaleźliśmy się w takiej trudnej sytuacji, że taka kamera akurat jest takim właściwie jedynym takim medium, przez które możemy się łączyć w czasie sprawowania mszy świętej i nabożeństw. A wielkanocne tradycje i zwyczaje można pielęgnować w domach. Liturgia pozwala na to, że błogosławieństwo pokarmu może uczynić na przykład ojciec rodziny czy ktokolwiek w domu, właśnie wypowiadając modlitwę. Podobnie jak dodaje proboszcz z Sząbierek, pozostając w domu można przyjąć komunię. Chodzi jednak o komunię duchową.